Tak to się zdarza w życiu, że najważniejsze pada nie wtedy, kiedy trzeba. My tu już z panem Wawrzyńcem Kostrzewskim wymieniliśmy kilka myśli, ale postaramy się do nich powrócić. Nasz gość, Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser, twórca spektaklu Waliska, który dzisiaj w Instytucie Teatralnym zostanie pokazany w ramach cyklu Teatroteka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I jedna z tych myśli, która już tutaj padła, to to, że taki jest chyba zamiar twórców całego tego cyklu. I Pański spektakl doskonale się w ten zamiar wpisuje i nie jest to żadne lizusostwo, ale wydaje mi się, że walizka w Pana interpretacji pokazuje, że teatr telewizji to jest jednak odrębna dziedzina sztuki. Że nie jest to ubogie kino, ani nie jest to sfilmowany spektakl teatralny, tylko że teatr telewizji dysponuje tak wspaniałą paletą środków, Czasami bliskich nawet słuchowisku radiowemu. Ja na to zwróciłem uwagę, bo dźwięk ciekawie tam w pana spektaklu się prezentuje, i dialogi świetnie słyszane, prawda? I odgrywające najważniejszą rolę przecież. Więc właśnie tak, wracając do tej myśli, ta telewizja to jest odrębna sztuka. Jestem tego samego zdania, a jeśli on już wspomniał o. Charakterze słuchowiska, o tych elementach radiowych, to rzeczywiście trzeba, trzeba pamiętać, że sztuka o Małgosi Sikorskiej miszczuk pierwotnie miała być słuchowiskiem. Znaczy, oczywiście, tutaj jest też ta zupełnie nowa kategoria, nowy, nowy rodzaj dramaturgii, czyli sztuki, które wymykają się kategorią w pewnym sensie. I, i, I sztuka, która założenia miała być słuchowiskiem, okazała się świetnym materiałem do zrealizowania w środkami, narzędziami teatru, telewizji. Także. Myślę, że trzeba też oddać tutaj e, hołd w nowej, współczesnej polskiej dramaturgii. To, to zresztą wiele osób podkreślało, że mm, lekkość i, i powietrze, które jest w, w sztuce Małgosi, jest znakomitym wyzwaniem, znaczy wyzwaniem dla reżysera, jest dużym polem dla budowania wyobraźni i, i, i wymaga zbudowania konkretnych obrazów, także, także to na pewno jest dodatkowa wartość, ta otwartość tekstu. To powrócimy jeszcze do, do samego tekstu i, i może też do tej historii. Być może Państwo już jakoś ją znają, bo sam tekst funkcjonuje od jakiegoś czasu na, na, na tak, naszym rynku tak. teatralnym w różnych e, inscenizacjach, e, ale wracając jeszcze do tej bo sztuki, tak teatru telewizji, to... powiedzmy o, o tych środkach, e, które no, sprawiają, że teatr telewizji. Jest tą odrębną dziedziną sztuki. On pozwala właśnie zaistnieć dźwiękowi, pozwala pokazać na przykład zbliżenie twarzy. To jest też, wydaje się, w pana spektaklu bardzo ważne. Mimika aktorów, której. Oglądając spektakl teatralny, możemy nie dostrzec, tak? bo aktorzy są czasami daleko. Nie wiemy, w którym momencie się skoncentrować na tak, ich twarzy. Tak, tak. Rzeczywiście a jednak jest to zupełnie inny rodzaj e, grania niż w filmie. A w, pracujemy z kamerą i jest możliwość operowania zbliżeniami, co na przykład w dynamicznych fabułach, czy w filmach kinowych, czy te, telewizyjnych. E, też nie jest zbyt często wykorzystywanym środkiem, dlatego że mm, widz, który chce akcji, mm, no nie wytrzyma zbyt długo mówiącej twarzy aktora, w, na, na ekranie szczególnie. Eee. <laughs> że że, że, że teatr telewizji opiera się rzeczywiście na, 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 na bliskości, na, na psychologii, na relacjach między, między postaciami. No i wydaje mi się, że znaczy już wiele osób próbowało zdefiniować różnicę pomiędzy e, filmem, teatrem, a teatrem telewizji i za każdym razem to trochę inaczej wypada. Właśnie mówi się o tej możliwości mm, używania planów bliskich, takiego teatralnego troszeczkę grania. Bo pan przecież tam, nie wiem jak nawet nazwać te wątki, animacje czy... czy... A to już, jest, <grym> tak, no to już jest kwestia odrębna, bo to w, w każdy, każdy realizator podchodzi inaczej do... Do, do, do tego zestawu narzędzi, jakim mhm. dysponuje teatr telewizji. No ja zawsze, zawsze pociągało takie mieszanie konwencji. I akurat tutaj okazało się, że tekst daje taką możliwość. Dlatego, że on też jest napisany w sposób troszeczkę afabularny, w, w niekonwencjonalny, to, to o czym na początku wspomniałem. No właśnie, mówiliśmy, że, że pochylimy się przez chwilę nad tekstem i nad tą historią, bo to jest historia niezwykła, oparta na autentycznych wydarzeniach. Tak, 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 tak. Ja dużo rozmawiałem, przepraszam, z tej okazji z Małgosią. Ona rzeczywiście, jakiś czas temu pojawiła się historia pewnego Francuza, który w Muzeum Zagłady we Francji nagle zobaczył na jednej z ekspozycji walizkę z nazwiskiem swojego ojca. I był to dla niego strasznie ważny moment w życiu, pewna taka przemiana wewnętrzna taki moment, który wszystko zmienia, który od, pozwala odkryć prawdę o, o sobie samym. No a tym tropem poszła, ale w sposób nieklasyczny, właśnie tę historię przetworzyła, prze, prze, przepuściła przez swoją wyobraźnię i stworzyła taką dosyć awangardową podróż bohatera, który jest na emeryturze który wychodzi z domu idzie do muzeum, żeby tam odkryć prawdę o samym sobie. Także od początku ta droga jest zdefiniowana. W pewnym sensie, można powiedzieć, nie do końca wiemy, co się wydarzy, ale wiemy, jaki jest cel wędrówki autora. Taka, taka sobie to nazwałem ostatnio, taką mikro-Odyseją mhm. wędrówką, która ma z jednej strony, jest podróżą bardzo krótką drogą z domu, fizyczną z domu do muzeum, a z drugiej strony jest podróżą przez, przez całe jego życie. I tak jak wspominaliśmy, pan często pokazuje w swoich spektaklach bohaterów na tle właśnie, ale takich dramatycznych wydarzeń, odwołując się do tragicznych rozdziałów historii, ale mam wrażenie, że no jednak ta historia nie jest do końca tematem pana realizacji, tylko właśnie te zachowania tego pojedynczego bohatera. Ale zderza go pan z takimi najbardziej traumatycznymi fragmentami historii. Cieszę się tak, się, tak się złożyło, że rzeczywiście bohaterowie tematów, czy też sztuk, którym się zajmowałem może nie wszystkich, ale rzeczywiście tak było w przypadku opowieści o Hannie Arendt i o Martynie Heideggerze w spektaklu Rzecz O banalności miłości w teatrze dramatycznym. Podobnie jest walizce, że. Ważne, kluczowe dla tych jednostek zdarzenia dzieją się na tle jakiejś zawieruchy historycznej. To w przypadku Hanny Arendt nazwałem to pęknięciem czasu. No to jest bardzo oczywiście taka próba jakiegoś mojego opisu tego, co się działo związanego z Holokaustem i z II wojną światową. W przypadku Waliski myślę, jest podobnie. Z tym, że tutaj ta. To ten Holokaust i wydarzenia z przeszłości doganiają bohatera po latach. Właściwie, nie wiem, troszeczkę wbrew jego woli. Natomiast, natomiast wspólnym elementem jest na pewno podróż przez pamięć i powrót. Albo właściwie może inaczej mogę to powiedzieć, że jest to pewna myśl, którą, którą chyba najlepiej sformułowała Hanna Arendt, która powiedziała, że Przeszłość nigdy nie umiera, ona nawet nie odchodzi w przeszłość. Ale ja, ja sobie wypisałem, bo bardzo mnie poruszyły dwa cytaty. O oba padają w pana spektaklu z ust Haliny Żeby wybaczyć trzeba zapomnieć. Haliny skoczyńskiej, tak. Halina abonarska też też gra tak. w walizce. Gra w innej mojej sztuce we wszystkich. Żeby, moich żeby wybaczyć, Ale... trzeba zapomnieć. A nie, to, to pan jest... Łabunarskiej, przepraszam, oczywiście ma no Pan rację. <laughs> to jest, znaczy mnie bardzo to poruszyło, bo, bo to we mnie zrodziło no, jakąś taką postawę buntu. Oczywiście nie, nie twierdzę, że to jest Pana twierdzenie, ale no ono w tym spektaklu pada. No bo gdzieś... Przy... No, sprzeciwiamy się takiemu prawda, postawieniu. Ja wy. myślę, że to nie jest jedyna kontrowersja. Pamięć jest wartością. Pamięć jest, jest jedną z nadrzędnych wartości no i, i dla jednostki, i dla, dla społeczeństw, dla narodów, dla, dla ludzkości w ogóle. W przypadku Holokaustu jest to szczególnie ważne i o tej zbiorowej pamięci również, również w, na pewno warto rozmawiać w tym przypadku. Natomiast jest to jedna z, z, z kilku, myślę, prowokacji i, i autorki, i też myśmy poszli za tym mhm. tropem, dlatego że postać przewodniczki w muzeum jest bardzo specyficzna. To może nie, nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, natomiast... To ja nie podam rzeczywiście... tego drugiego cytatu, bo on tak się przewija i yy, no, skoro nie zdradzamy szczegółów... Nie, nie, no w sumie jak, jak rozmawiamy, to... To natomiast jest nie do wytrzymania to jest nie do wytrzymania. To jest też taki cytat, który bardzo jakoś opisuje no człowieka w zetknięciu właśnie z tym straszliwym złem jakie w historii może się wydarzyć jakie i tak i w pewnym człowieka. w pewnym sensie jeżeli człowiek obcuje z, z taką rzeczywistością z, z, z faktami jeżeli w, w, mamy w pamięci świadomość i rozmiar zbrodni które, które się dokonały które człowiek zgotował drugiemu człowiekowi to można w pewnym momencie słabości dojść do takiego wniosku Kontrowersyjnego, że, że lepiej o tym nie pamiętać. Prawda? Natomiast wiemy dobrze, że naszym obowiązkiem jest tę pamięć przenosić i w, w przyszłym pokoleniom zostawiać. Tym bardziej, że jak wiadomo, historia lubi się powtarzać i, i jak to już wiele osób twierdziło, ta rzeczywistość pokoju nie jest dana raz na zawsze. Także. E, w, Zresztą jak się analizuje historię, to, to, to można dobrze zauważyć, że ludzkość popełnia wciąż i wciąż na okrągło te same błędy. Ale to jest. Aczkolwiek pana spektakl no, nie, nie jest spektaklem, właśnie o historii, nie jest to próba zabrania głosu w dyskusjach historycznych czy publicystycznych. No jednak jest to po prostu historia tego człowieka, który próbuje odzyskać swoją pamięć i tożsamość. No tak, bo wielka historia unosi się nad tą sztuką, i to jest też ogromna zaleta w tekstu. I też sytuacja znakomita dla, dla, dla nas, dla, dla autorów przedstawienia, dlatego że nie trzeba było wchodzić w, do tej rzeki faktów, do ty, tych okrucieństw Holokaustu, tylko można było i to też jest to, co chcę podkreślić, próba opowiadania o, mówię nie tylko o Holokaustie, ale choćby próba opowiadania w zupełnie inny sposób. I z, z racji tego, jak rozumiem, też tekst został doceniony na, na poziomie już, już literatury samej słowa. Natomiast jednostkowa opowieść o człowieku który próbuje odnaleźć drogę do samego siebie i odzyskać swoją tożsamość odnaleźć swoje korzenie i jakby zacząć życie na nowo, chociaż nasz bohater jest, jest, jest e, najbardziej przeciętnym z przeciętnych emerytów, <laughs> Zresztą zachęcam, bo Adam Ferency tutaj znakomicie się. No w tej. To, to jest nie. I, przeciętny aktor, to jest jeszcze bo... ten jeden wątek, który należałoby poruszyć, bo tak jak mówiliśmy o tej sile środków, którymi dysponuje teatr telewizji to też tutaj ta gra aktorska w Pana spektaklu, ta obsada jest świetna i, i możemy też dzięki tym środkom Teatru Telewizji obserwować tę wspaniałą grę aktorów. No tak, to jest teatr telewizji, co chyba Eryk Lubos podkreślał w, w, na festiwalu w Gdyni, gdzie te spektakle były też prezentowane, jest, jest taką szansą i wyzwaniem dla wielu aktorów, i rzeczywiście im jest tam niejednokrotnie trudniej niż w, wiadomo, w kinie, czy, czy tam, no nie mówię już o jakichś serialach, ale często trudniej też niż w teatrze, bo trzeba rzeczywiście w. W ogromnym skupieniu, w dosyć w gęstej, intensywnej fi, fi, filmowym, fi, filmowym tempie pracy. Y, tworzyć postaci, na które na przykład w teatrze ma się wiele miesięcy, y, na których stworzenie ma się wiele miesięcy czy tygodni. I, i ja akurat miałem szczęście, bo udało mi się zgromadzić no, no, fantastyczny zespół. E, przede wszystkim Krzysztofa Globisza, za którego w tej chwili wszyscy trzymamy kciuki, on m, toczy ogromną walkę o powrót do, do zdrowia i My się z całą ekipą solidaryzujemy z nim w tej chwili i cały czas. Adam Ferency, z którym ja regularnie pracuję zresztą, to dosyć szczególna relacja, dlatego że to już chyba cztery czy pięć projektów wspólnych i tak chyba... to nazwisko przewija się chyba we wszystkich realizacjach, o których no, czytałem Państwo. Na razie nie mamy dosyć. Znaczy się, no to, to rzeczywiście są takie spotkania, jakby poza czasem, tak myślę. I, 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 i że nie chcę tak tutaj sobie schlebiać, ale to też, że reżyserzy mają swoich aktorów również, a może i odwrotnie też tak trochę jest, e, to, to się zdarza takie. To takie mają współpracy. panowie razem Z... jakieś plany w takim razie teatralne. Ja no, jeszcze nie będę zdradzał, natomiast na pewno nie powiedzieliśmy za ostatniego słowa, jeśli wolno mi tak powiedzieć. No. E, Wspomniana przez Pana oczywiście Halina Łabonarska, to też jest znakomitą aktorką. Łukasz Lewandowski i Marta Król, także piątka w niesamowitych aktorów, którzy, z którymi udało się spotkać i w tym krótkim, tak jak mówię, w krótkim czasie, w szybkim tempie zrealizować ten, ten projekt. Znakomity spektakl Teatru Telewizji. Dzisiaj o 18.30 będzie pokazane w Instytucie Teatralnym w ramach cyklu TeatroTeka, pokazującego młodą dramaturgię teatralną, wyprodukowaną przez wytwórnię filmów dokumentalnych i fabularnych, bo to jest ważna instytucja w tym kontekście bardzo. Zapraszamy zatem, a twórca tego spektaklu, Wawrzyniec Kostrzewski, był naszym gościem w poranku Dwójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.